Albo dałem, mów, no, co się z nim stanie? Teraz go puściłem i co? Zginie? Zginie? Szach królewski, panie znalazłem, ty. Szach królewski, to było potrzebne, nie? Tu nie wlezę. Będzie biedakiem w slumsach i będzie narzekał, że przez ciebie nie ma co jeść. No tak, no kurwa, takie jest ryzyko właśnie, jak chce się kurwa iść świat, panie. To nie ma żartów. Miał tutaj ciepłą posadkę, mógł sobie siedzieć, zarabiać, kurwa, i ewentualnie jakby zarobił. Jak dasz kasę, to zostanie, a jak go zmusisz do pracy, to samo buja walnie z dachu. Co ty gadasz? Nie mówię, że jakbym go zmusił do pracy, to by się zrzucił z tego dachu, zamiast się wyszczeć na dół. O, kurwa, to dobre, ty. Czego ja tego nie widziałem, panie? Takich rzeczy nie widziałem, zajebistych. O, sok z winogronowy, zobacz. No dobrze, na razie mu dam szansę. No, na razie mu dam szansę, niech chłopak... Tekstury nie wczytał, panie. Niech chłopak sobie funkcjonuje. A da się później mu coś pomóc, czy... Rozumiem. Czy już zostanie biedakiem na stałe? Już tutaj... Co za hamowa, ty. Ale lubię takie questy, które mają solidne konsekwencje. Takie, uwielbiam takie questy. Dlatego podobał mi się początek zajebiście, jak ta córka tego Ezekiela nie przeżyła powrotu na ląd. Nie to, że to zawsze musi się wydarzyć, ale dobrze, jak gra jest zbudowana o jakieś konsekwencje. To jest coś zajebistego na maksa w RPG-u. Szkoda, że nie dało się jej uratować w jakiś sposób, ale narracyjnie miało to duży sens. Oczywiście najsłabsza kobieta umarła, także to ma bardzo duży sens. Ale jakbyś miał zapierdalać, kurwa, do lądu, gdzie są topielce w sukni, to też byś, kurwa, raczej nie wyrobił, nie? Jakbym pisał takiego questa i miałbym takiej kobiecie dać przeżyć, to pierwsze, co bym zrobił, to bym dopisał scenę, w której ona ściąga suknię i w samych gaciach zapierdala w tej wodzie. To byłoby zajebiste. No, to byłoby całkiem spoko. I później by drałowała, kurwa, przez ten las w samych majtkach. Oj, to by było zajebiste. Dobra, muszę iść na dół. Tam na dół da się tam zejść? Chyba się da. Tam jest jakaś ścieżka, panie. Czy tu coś jeszcze się będzie działo? No, nie widzę, żeby coś tu się działo. Ile mam kaski? Czy na plusie jestem? Na plusie. Okej, okay, to jest ważne. Tutaj był kretoszczur chyba, ale... A jeszcze chrząszcza widzę, dobra. Dyszka do przodu. To musimy wziąć. Tam w drugą mańkę było zejście do żółwików, także tam już jest wyczyszczone. Tam były goblinki, żółwiki. Tu jest do wioski Silbach na mglisty moczar. Co? Mglisty moczar? O! A co to jest mglisty moczar? Gra mogłaby też wykrywać automatycznie, że jesteś poza miastem i... Ej, nie to. Tutaj idę. 8. Kopalnia królewska. Mgliste moczary. Obóz drwali. Ja tam nie byłem, pani. Dobrze, idziemy. Ja tam nie byłem w tym obozie drwali. I wilcze leże. Wyspa nie jest taka duża wcale. Ale jest tak akurat, nie? Topografia jest dosyć przyjemna w odbiorze, że tak powiem. To znaczy, w zasadzie pełno jest punktów orientacyjnych, także łatwo zapamiętać, gdzie jesteś. To było też fajne w dwójce. W jedynce zresztą też. Mapa to jest w ogóle zajebiście mocna strona Gothica, nie?
to jak jest stworzone. Tak jak dłużej pograsz tak w tego typu grę, tak zaprojektowaną grę, to chodzisz jak po własnym podwórku, nie? To jest ten efekt taki właśnie, jak się nauczysz dobrze. No, wyjmuj broń, panie. Kurwa. Ale mnie stukły, panie. Ale mnie stukły. Kłody zwalone. Tam jest jakieś ognisko. Nice. Ty, możemy sobie zjeść teraz mięsko z kretoszczurka, co? Całkiem na pewno jest smaczne. 14 ich mamy, bardzo spoko. Easy. Miam, szaszłyk. Panie. O, kurwa, znowu niedźwiedź. Nie, te niedźwiedzie wszędzie porozrzucane tutaj. Uciekam stąd, panie. No nie atakuj mnie! Kurwa, idzie, no. Może się zablokuje, co? Tam następny. Z każdej strony. Kurwa. Dobra, kto przyjdzie, z tym się będę bił. Przyszedł niedźwiadek akurat. Udało mu się chujowi odblokować. Te loading screeny są ładne. Dobrze wyglądają. Takie urozmaicenie. Przecież sam fakt, że ta gra ma loading screeny, to jest, które trwają dłużej jak ćwierć sekundy i wymagają, zwłaszcza na takim sprzęcie, to jest żal. No ale ograniczenia engine'u niestety nie oszukasz. Co zrobisz, nie? Jak nic nie zrobisz, panie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Dobra, nieważne, gdzie to jest. Ważne, że muszę sobie to zapamiętać. I jak zapamiętam, to będzie easy, nie? Chodź, chodź, pojedynczo. Zablokowałem się, ty. Zablokowałem się w skalę. No nie wierzę, no. I już nic nie mogę zrobić. I chuj. I... O, o, czekaj, czekaj. Udało się. Odblokowałem się. Nice. Chodź tu, spadaj. Dobra, udało się. Jesteśmy uratowani, panie. Come on, chodź tu. Mam dla ciebie stal. Ten twardy. Ten pan jest twardy. Dzikuny. Dzikuny bierzemy, spoko. Dzikuny są spoko. Ale najpierw pójdę tu zobaczyć, co to jest, bo coś tu oddycha. O Jezus, jakiś czarny szczur. Chodź tu. Nojku. Dwa. I on teraz będzie zjadał tego. To jest, to też jest fajny element w tej grze. To już było w dwójce. I teraz ja go mogę tutaj... No! Ty, za plecami się pojawił następny. Kurwa! Nie zauważyłem, gdzie on był, kurde. To jest młody.
Młodego się nie boję. Co to są te zielone tematy? O, o. O! Ty, a skąd on tu się wziął? Ja tędy szedł? Potem 10. Nie ma. A tu nawet nie ma opcji zbindowania tego. Nie tu. Klawiatura. F5 też nie działa. Próbowałem już. A mi się nie przeszkadza mi to. Ja manualnie saveowałem ostatnie 100 godzin, tak. Jestem przyzwyczajony akurat. Także luzik. Niczego tu nie znajdę. Czekaj, którędy ja to szedłem, bo teraz... teraz nie idę tutaj, gdzie trzeba. Ale to jest jakiś skrócik. Wciągnę sobie szczura na patyku. Easy. Uuu, 11 poziom, zara. Panie, zara dzikuna zabije i easy, nie? Dzikuny, chodźcie tu do mnie. Come on. O, aż 3. Nice. Dzikuny są spoko. Pamiętam, że pierwszy dzikun mnie przeciorał dość mocno, bo można było spotkać zaraz za miastem w dwójce. Come on. Wiedziałem, że spadnę. No bez jaj, naprawdę. Ty, tam jeszcze gobliny są. Ile tu tych morderstw muszę wykonać? O Jezus, kurwa. Te dzikuny tu z tej strony to są dwa. Nie mogę tam dojść. I szczurka na patyczku poproszę. Dobra, dwa tym razem. Takie dobre. Która to jest godzina? Kurwa, pierwsza. Dobra. Jeszcze chwila. Nie? No, panie, było przecież, wchodziłem już tędy. Da się. Da się, da się. O, nice. Chciałem właśnie go strącić z tego, z tej krawędzi, ale... O, o! Kurwa, dzikun przyszedł swoich ratować, panie. Nice. Jeszcze jeden, ale najpierw idę zlutować tego. Młody dzik. Nice. Jeszcze mu kły nie urosły.
Chodź tu, dzikunie. Przeprowadzę teraz... Easy win. Jak torador. Kurwa. Dziabnął mi. Goblinie jagody, nice. A to? Nie można. Jakieś magiczne kryształy w ogóle. Co tu się dzieje, panie? Takich kryształów nie było chyba. Dzikuny pokonane. Ile mi expa brakuje? Dosłownie odrobinkę. Easy win. Jest jeszcze jeden dzikun. Come on! Mam dla ciebie... kulkę. Spoko, mistrzu. Ja się dziwię, że ty jeszcze jesteś tu. Trzymaj się, ja jutro pewnie będę. Także dzięki za towarzycho. Ja jeszcze poluję dzisiaj na dzikuny, kurwa. Jeszcze poluję na dzikuny. Nie ma to tamto. Trzy? Trzymaj gnojki, tych nie lubię. Chodźcie tu, kurwa. Dawać. Dawać. Come on. Idź tu, kurwa, i skocz... O Jezus! Gdzieś się to, co to, kurwa, było? To jakiś nowy glitch, tego nie znałem. Znałem, jak ja latam, ale nie znałem, jak... Nie znałem, jak ktoś lata. Dobrze, pokonani. Level 11. No tak, ja miałem parę razy ten glitch. Mnie wypierdoliło raz w Jarkendorze. Poleciałem w takie miejsce, że jak zszedłem, to od razu umarłem. Także... Ten glitch to ja znam akurat. To znaczy nie umiem go zreplikować, ale... Zdarzył mi się. Ej, znowu źle idę, panie. W sumie mógłbym iść dobrze, ale... Ale idę źle. Muszę iść teraz... z powrotem. To jest glitch ala... ten, ala Eldering. Nie wiem, czy widziałeś, jak w Elderingu przechodzili grę w 2 minuty. Czy tam, nie wiem, w 3 minuty. Czy nawet szybciej. Nie pamiętam teraz. Od razu, kurwa, jump do ostatniego bossa, kurwa. Upy. Pa, z mapą idę w ręku. I nie mogę jeszcze jej użyć. O. Nie działa mi M, co jest grane. Straciłem mapę, pa. E, mam. Dobra. Teraz, czy ja tutaj chcę iść? Czy tutaj jest do klasztorów magów wody? Tak, tutaj. Tędy właśnie chciałem iść. Mam sporo jeszcze tych... sporo szaszłyków, także easy. Szczury się na wyspie skończą, niedługo coś czuję. Jest most. Mosty miały być 2, nie? I już mam zbaczać z drogi? O Jezus, jakieś zielone, ty. Może na razie nie będę zbaczał z drogi. No zobacz, jak tu ładnie, panie. Jak tutaj jest ładnie, co? O, czaszka. Całkiem ładnie tutaj jest, muszę przyznać. Żółwiki i muchy, kurwa. Tych much nie lubię.
One świrują. Idę zobaczyć, co w tej chatce piszczy, panie. Światło ktoś zapalił. Dobra, może ork jakiś jest do zabicia. O Jezus, ktoś się powiesił tutaj. Fuck. Wiedza magiczna. Kurwa. Na beczce stanął, się powiesił, ty. Ja pierdolę. Environment storytelling, panie. Ciekawe, kto to był. Mógł jakiś pamiętnik zostawić albo coś. Może to kolega tego. Skrzyneczka. Może to kolega Fejla, kurwa. Odnowa punktów many. Przywraca 10% many co 2 sekundy. Czas trwania 5 minut. Zaklęcie wodne. No, lodowa strzała. A, okej. Okay. Nice, kurwa. I skałka, zobacz. Nie no, to na pewno, chłopie. No to ma jakiś sens tutaj przynajmniej, że skraca, bo mnie chuj strzelał po prostu już w dwójce, bo tych skrzynek jest tam tak dużo, a ten system nie jest dobry generalnie na dłuższą metę. Chyba, że przechodzisz grę 30 raz i wszystko znasz na pamięć. Ja pierdolę, jaki księżyc fajny, ty. Co? Wilcze leże? Do klasztorów magów, dobra. My chcemy iść. Tam jest w ogóle cały ten, cały lasek. Co? No, ja ci powiem, że ja zrezygnowałem z całego questa z Gildii Złodziei, bo tam trzeba było jakiś klucz wykraść i jak pomyślałem, że ja mam mieć, kurwa, dodawać zręczność, żeby to zrobić, to podjebałem ich wszystkich i olałem tam. Tych miśków tu trochę jest, muszę powiedzieć. To jest nawet zasadne fajnie, że nie ma cienia stworów, tylko są niedźwiedzie. Patrz, jak tu ładnie. Ta, olałem to. Trochę głupie to jest, no ale... O, jest i nosik, popatrz. Nosik, panie. Kryształki. Czy te kryształki symbolizują coś w tej grze? Czy są tylko tak dla pycu? Czy będzie jakiś magiczny wątek? Coś mnie próbuje tu zaatakować. Boże, już mi się w oczach pierdoli. Podróż. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Co, nie mów, że kurwa się chcesz ze mną bić. O Jezus, nie, to on chce szczura bić chyba. No proszę, jednak można. Masz farta, że cię nie zajebałem, gościu, bo już myślałem, że na mnie się rzucasz. Także uważaj, do kogo wyciągasz broń. Bo ja nie żartuję tutaj. Zobacz, to jakieś bagna są, ty. Panie. Ja już się nie mogę doczekać w przyszłym roku dodatku do Elden Ringa, panie. Obóz drwali. Dobrze. Piłuje tam chłopak. Drwal. Dobra, poczekam do rana. Lowell, o. Hej. Opowiedz mi, czym się tutaj zajmujesz. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Wiesz, nie ma w tym wielkiej filozofii. Ścinam drzewa, piłuję pozyskane drewno, potem strzelam sobie piwko i idę spać. Nice. Co nowego?
Niewiele. Każdy kolejny dzień podobny do poprzedniego. Ale taki już los trwala. Przynajmniej w nocy mogę sobie posłuchać odgłosów przyrody w spokoju. Drwal to spoko zajęcie było, panie. Knut. Kim jesteś? Nazywam się Knut. Jak widzisz, jaki jestem drwalem. Jestem zajętym człowiekiem, więc gadaj czego chcesz. Nice. Jak idzie praca? Drewno jest twarde, a drzewa głęboko zapuściły korzenie. Zupełnie jakby przygotowywały się na zimę. Oprócz tego całkiem nieźle. Oczywiście, jeśli nikt nam nie przeszkadza i nie zadaje głupich pytań. Potrzebujesz pomocy przy pracy? Potrzebujesz pomocy przy pracy? Widzę, że masz łapy jak prawdziwy drwal. Może będzie z ciebie jakiś Zgadza pożytek. Się. Wiesz, jak to się robi? Brat mi kiedyś pokazywał. Dobrze. Przynajmniej nie będę musiał strzępić języka na próżno. Potnij każdą z przygotowanych kłód na równe plastry, a potem przynieś mi całe drewno. Jak nabrać siły, panie? Mógłbyś mi pokazać, jak nabrać siły? Na pewno nie za darmo. I na pewno nie jeśli jakiś słabiak z ciebie. Szkoda mi czasu na kogoś, kto nie uniesie byle kłody. Pokaż mi, jak stać się silniejszym. Ile chcesz, gościu? Jak wyciągniesz mieszek ze złotem, to pogadamy. Kurwa, drogo, ty. Już chyba się chcę wrócić do miasta. Nie wiem. Już umiesz, ale mógłbyś jeszcze więcej. Nie wiem, do ilu mnie w mieście nauczył. Dobra, gdzie te kłody są? Które kłody? Tutaj. Jedna, boom. Jest jeszcze jakaś? Załatwię wam to wszystko sam, panie. My to ćwiartki umiemy ciąć bardzo dobrze. Powinny spadać teraz te kawałki. Dawaj jeszcze jedną, panie. Ciach. Młodzi pracowici. A nie stare dziady, kurwa. Ogień, chłopie. Nice. Chłopy wyeksploatowały, ty. Czy to my? Nie, my nie chyba. Panie, skończyłem pracę. Knut. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Nice. Proszę, to całe drewno, jakie udało mi się zebrać. Będzie z ciebie drwal, chłopcze. Mam dla ciebie pewną propozycję. Słucham. Zachowam twoją dzisiejszą dniówkę, ale dostaniesz w zamian strój drwala. Dawaj. Bardzo wygodny do Kurwa. Pracy, a i potrafi ochronić przed kłami tych przeklętych wilków. Kurwa, lepsze jak nasze? Dawaj. Do kolekcji. Brzmi jak rozsądna oferta. Bo taka właśnie jest. Miło mi cię powitać wśród naszej małej grupy. Przychodź do mnie regularnie. Piłuj porządnie, a monet ci nie zabraknie. Potrzebujesz jeszcze pomocy? Potrzebujesz pomocy przy pracy? Dzięki, chłopcze, ale na razie nie mam dla ciebie nowych zleceń. Dajs. Wróć do mnie za parę dni, to może coś się pojawi. Dobra, Knut, kurwa. Czuję się dumny normalnie. Wykonanej pracy i z przynależności do drwali, a nie do jakichś kurwa złodziejów jebanych. Dupę, nie lubię złodziejów. Panie, bardzo dobry armor. Trochę słabszy, ale wyglądamy, kurwa, jak prawdziwy drwal. Dobra. Easy, panie. Tak mi mów. Trzeba go teraz przetestować. Dostaniemy w dupsko od tego dziobaka tam, ale... Chodź tu, dziobaku. Teraz ci zadziobię. No dlaczego to robisz? Dlaczego mnie trafiasz? Nie trafiaj mnie. Nice. Dobrze, że mamy tutaj spanko bliziutko, także...